Siemanko, hej, spontaniczny live tylko dla grupy Carnivore. Jestem na porannym spacerze w łazienkach, więc zadawajcie pytania. Na bieżąco będę odpowiadał. Jeżeli chodzi o mnie, to wstałem dzisiaj o godzinie 3.50, jest godzina 10.40, więc mamy już za sobą tak naprawdę połowę dnia, 6 godzin za nami. Więc zadawajcie pytania, jakie macie. To jest live tylko dla naszej grupy. Więc takie będziemy robili raz na jakiś czas zaplanowane na konkretną godzinę, ale teraz wyszło akurat spontanicznie, więc powiedzcie, jak się czujecie, który dzień na karniworze, z czym macie problem, czy macie jakieś wątpliwości, czy ktoś jeszcze nie zaczął. Więc dawajcie pytania w komentarzach, będę na bieżąco odpowiadał. Ja dzisiaj osobiście akurat śniadanie zjadłem, bo często w soboty, w niedzielę, jak mam troszeczkę luźniejszy dzień, to sobie zjem śniadanie i na przykład dzisiaj rano, jak wstałem, zrobiłem live'a, później popracowałem i o godzinie 9 sobie zjadłem tak naprawdę 8 jajek. I co do jajek, tutaj mam dla was takiego tipa: nie jedzcie za dużo białek z jajka, bo zauważyłem, że mi często szkodzi, więc ja na przykład rozdzielam, że sobie biorę na 8 jajek 4, 5, same żółtka, 8 żółtek i na przykład z białek, no to wezmę ze 3-4, czyli sobie robię podział. Jeżeli chodzi o jajecznicę, to polecam zrobić w ten sposób, że na początku na tej na patelni rozgrzewacie trochę smalcu. Ja używam smalcu z gęsi, mam zajebisty smalec z gęsi, też wytapiam z tłuszczu, z łoju z gęsi. No, to jest niesamowite, ma właściwości, jeden z lepszych smalcy i łojów, jaki można używać. Więc ja tam roztapiam około 50 gram tego smalcu, tego łoju już wytopionego. Następnie daję na to boczek, czyli daję, mam boczek z dzika, daję około 150-200 gram boczku z dzika. Mam to poporcjowane, więc kupuję sobie na zapas i mrożę. Więc daję wtedy tego boczku około 150-200 gram, jeżeli chodzi o śniadanie. Więc mam ten smalec, mam ten boczek. No i rozdzielam żółtka od białek, czyli daję 8 żółtek do jednej szklanki, 4 na przykład białka do drugiej, czyli 3-4 białka maksymalnie. Białek nie powinniśmy tak dużo spożywać. No, kiedyś w ogóle przez kilka lat nie jadłem na carnivore i na keto białek, bo były one dla mnie bardzo szkodliwe, nie? Czyli zauważyłem, że mnie trochę zapychają, źle się po nich czuję. No i potem doczytałem się, że tam jest trochę tych właściwości i składników, które nie są nam jakby potrzebne do szczęścia. Więc jeżeli chodzi... O, tu pójdziemy. Ale jesień zajebista. Polecam właśnie dzisiaj jakiś spacer naturę. Ja już popracowałem z 5 godzin. Teraz chwila spaceru, z 5 km zrobię. I później idziemy na saunę. Robię saunę 2 razy w tygodniu. Dzisiaj akurat jest sobota, więc często robię w sobotę. Więc robię saunę. Robię wtedy dużo zimnej wody. I polecam serdecznie wszystkim. Więc tak, jeżeli chodzi o jajecznicę, to rozdzielamy białka od żółtek. Nie wiem, czy wy możecie w ogóle komentować, czy nie, więc na normalnych live'ach możecie. Pierwszy raz robię live na grupie wideo, więc zobaczymy, czy wy możecie w ogóle komentować, czy wy nie możecie komentować. No, tak czy inaczej, jeżeli nie możecie komentować, to napiszcie pod tym live'em jakieś pytania później i ja na nie odpowiem już osobiście w komentarzach. Więc co do jajecznicy, to robicie w ten sposób, jak powiedziałem. Smalec, boczek, rozdzielacie żółtka od białek, dajecie 3, maksymalnie 4 białka, żeby tego nie było zbyt dużo, bo się zapchacie. Jajko tak naprawdę, jak popatrzymy, to żółtko jest najważniejsze, białko jest zbędne, więc ja kiedyś same żółtkę jadłem i białka całkowicie wyrzucałem do śmietnika. Więc co do białek, używajcie ich mniej. Ja polecam same żółtka i żółtek, na przykład dr Kwaśniewski polecał jeść około 6-8 dziennie, więc żółtka to jest must have. Żółtki są zajebiste, żółtka to jest życie, żółtek powstaje życie i żółtka powinni się codziennie spożywać, nawet surowe, wrzucić na steka czy na burgera sobie 2-3 żółtka, to jest minimum 3-4 żółtka dziennie. Ja znam ludzi, którzy leczyli się tak naprawdę za pomocą żółtek i ze stwardnienia rozsianego, słuchajcie, 14-16 żółtek dziennie przez kilka miesięcy i byli całkowicie zdrowi po kilku miesiącach, więc żółtka to jest po prostu cud. Cud natury, więc tłuszcz i żółtka. Co do tak naprawdę tej jajecznicy, to też jest fajna koncepcja, że wtedy macie tego białka mniej. Nie chodzi o to w karniworze, żeby tego białka mieć jakoś bardzo dużo, więc nie chodzi o to, żeby jeść kilogram, półtora kilograma mięsa dziennie, tylko żeby jeść głównie tłuszcze. Czyli jeżeli chodzi o te tłuszcze, to spożywacie właśnie te żółtka, spożywacie ten tłuszcz, spożywacie boczek na przykład z dzika, który jest zajebisty, bo ma stosunek 1 do 4, białko do tłuszczu. Boczek ze świni ma nawet czasami 1 do 6, więc
więc też bardzo dobry stosunek, ale świń taki typowej to ja unikam, bardziej wolę zjeść boczek dzika. Więc taki szybki live a propos tego, co jeść na śniadanie, jeżeli jecie śniadanie. Jeżeli nie jecie śniadań, to po prostu czekacie na obiad i na obiad jecie wołowinkę na tłuszczyku z jakimiś tam ewentualnie kilkoma żółtkami, więc to też jest fajne rozwiązanie sobie zjeść tylko jeden posiłek. Ja czasami zgrzeszę i czasami zjem dwa, czyli na przykład dzisiaj zjadłem sobie już śniadanie, teraz coś tam porobię i potem ewentualnie zjem jeszcze obiad. Bardzo często, kiedy zjem śniadanie, to już w ogóle nie chce mi się jeść obiadu, już ciśnę do wieczora głodówę i następnego dnia dopiero jem po południu, więc bardzo często śniadanie wychodzi wtedy jedynym posiłkiem. I też zauważyłem, że hormonalnie jest znacznie lepiej zjeść ogólnie śniadanie niż taki bardzo późny obiad czy bardzo późną kolację. Na przykład wczoraj zjadłem za późno, bo zjadłem o godzinie 19, bo późno wróciłem, jakby jeszcze robiliśmy live'a na ogólnym jakby kanale na Instagramie. Więc jeżeli nie byliście, to możecie jeszcze raz obejrzeć to, co wczoraj mówiłem. Aczkolwiek za późno zjadłem i już zauważyłem, że gorzej spałem, bo się budziłem dwa razy w nocy. I tak wstałem 3:50, ale jak na przykład zjem tylko śniadanie, tak jak to zrobiłem dzisiaj, to wiem o tym, że jak nie zjem już nic do końca dnia i pójdę spać, no to będzie zajebiście, bo będę spał jak po prostu dzieciak, nie? Więc czasami zróbcie sobie taki eksperyment, że zjedzcie sobie śniadanie po prostu zamiast obiadu czy zamiast kolacji. I zobaczycie, jak się czujecie. Niektórzy ludzie jadą tylko na śniadaniach, niektórzy jadą tylko na jednym posiłku między 11 a 12, a niektórzy moi tacy jakby karniworzyści jedzą sobie spokojnie ta 17, 18, 19 i też się dobrze czują. Nie są zbyt ciężcy, kiedy idą spać. Więc co do pory posiłku, to tak naprawdę musicie testować na sobie. Na karniworze ogólnie nie jest jak na ketozie, że musicie trzymać okienko sztywne i tak dalej. Ja polecam to okienko trzymać 8-godzinne, czyli jeść na przykład śniadanie, obiad i kolację, jeżeli zaczynacie. 3 posiłki, ale raczej nie zmieścicie 3 posiłków, no bo jecie głównie tłuszcze i białko i nie dacie rady zjeść 3 posiłków. Zjedzcie sobie na przykład 2, czyli zjedzcie o 8 i o 16, to jest moim zdaniem na początek dla Was idealny timing. A jeżeli chodzi o tak naprawdę późną kolację, to jej nie polecam. W ogóle po godzinie 18 nie powinniśmy spożywać żadnych już takich stałych produktów fizycznych, więc po 18 na pewno nie jedzcie już nic. Ja wczoraj zgrzeszyłem, zjadłem trochę za późno i już czułem efekty tego, że mi było trudniej trochę wstać i trochę miałem gorszy sen. Więc działajcie tak, jak czujecie, testujcie na sobie, testujcie czy śniadanie, czy na przykład taki wczesny lunch, bo bardzo dużo taoistów i bardzo dużo ludzi z medycyny chińskiej też je jeden posiłek, nie są na karniworze, nie są na keto, jedzą sobie akurat tam jakieś różne rzeczy, ale mają ten posiłek między 11 a 13, to jest ich jeden posiłek, tak? Znam ludzi, którzy jedzą jeden posiłek w okolicach 14. Musicie sobie tą godzinę doprecyzować i też do rytmu dnia, czyli jeżeli na przykład wychodzicie rano z domu, idziecie do pracy, to ja polecam sobie wtedy zjeść i zależy, o której wracacie. Jeżeli wracacie bardzo późno, to jedźcie rano śniadanie i później starajcie się już robić głodówę, tak? Też musicie przetestować na swoim organizmie, czy to poranne śniadanie Was nie zamula, bo ja zobaczyłem, że jak zjem, to mam mniej energii niż jak nie jem, więc przetestujcie, czy to śniadanie w ogóle dla Was jest potrzebne. Ja najlepiej się czuję, jak nie jem w ogóle śniadania, jak nie jem obiadu, czekam do godziny na przykład tamtej 16 i sobie wtedy spożywam posiłek. Ale na przykład dzisiaj zjadłem śniadanie i uważam, że już dzisiaj mogę nawet nic nie zjeść, bo jestem pełny. Jeszcze teraz zrobię trochę kilometrów, potem pójdę na saunę, potem znowu coś popracuję, więc taki dzisiaj dzień przeplatany, no ale dzięki temu, że wstajemy o 3:50, jesteśmy w stanie tak naprawdę nawet w takim dniu luźniejszym, gdzie nie pracujemy, pracować więcej niż klasycznie ludzie pracują na etacie, bo cały czas myślimy, czyli nawet jak nie pracuję, teraz jestem na spacerze, to teraz robię live'a, zaraz nie będę robił live'a, ale będę myślał o tym, jak usprawnić przykładowo procesy w firmie albo będę rozmawiał z którymś z naszych dyrektorów. Więc na karniwor jest fajne to, że możecie mieć bardziej wydajną, kreatywną głowę i pracować tak naprawdę nie pracując, bo wymyślicie kilka usprawnień nawet na spacerze, które Wam wprowadzą biznes czy Wasze życie na wyższy level. Więc słuchajcie, tak krótko odnośnie tego, jak wygląda dzień ze śniadaniami oraz jakie godziny powinniście spożywać produkty. I co? I tak naprawdę... O, wiewiórka. Więc tak naprawdę sobie testujcie, dawajcie znać w komentarzu, które godziny dla Was są najlepsze. Dawajcie znać w komentarzu, jakie macie pytanie do tego, co powiedziałem, bo widzę, że nie można komentować tego, co tutaj mówię, więc kończę ten live, dawajcie w komentarzu pytania lub dawajcie na priv bezpośrednio już do mnie
i będę Wam odpowiadał wtedy w wiadomościach prywatnych. Pozdrowionka, miłego dzionka i taka oto piękna polska złota jesień. Moja chyba ulubiona pora roku, bo jest idealna temperatura, jest piękna natura. Nawet w mieście jak Warszawa można znaleźć piękne miejsce, gdzie gdzieś z tej natury się korzysta. I tak naprawdę polecam Wam codziennie wyjść w naturę, codziennie oddychać na świeżym powietrzu. W takim miejscu jak to bardzo często też zdejmuję buty, idę sobie boso, żeby się uziemić i żeby mieć ten kontakt bezpośrednio już z ziemią. Bo jest jakby wymiana jonów, czyli ogólnie jak mamy czerpanie energii, to czerpiemy energię z kosmosu, czerpiemy energię z prany, z powietrza i czerpiemy energię z ziemi. To jesteśmy takim jakby taką, można powiedzieć, bateryjką, która jest pomiędzy górą, dołem i jeszcze otacza ją powietrze, tak? I to, co my widzimy, ciało fizyczne, jakby nasze twarze i jakby to, co widzimy, to jest to, co widzimy, a my widzimy tak naprawdę 1%. Nasze oczy widzą 1% promieniowania elektromagnetycznego, więc tak naprawdę jesteśmy całkowicie ślepi i nic nie widzimy, co nas otacza, aczkolwiek te jony nas otaczają i jakby te jony wdychamy. I też bardzo fajną metodą jest pojechać sobie gdzieś na przesiekę, czy na przykład na jakieś wodospady, bo przy wodospadach macie tych jonów ujemnych, słuchajcie, bardzo dużo, a jony ujemne są dla nas zbawienne, bo nas po prostu leczą. Jesteśmy taką bateryjką, która musi mieć tych jonów ujemnych jak najwięcej. I teraz historia jest taka, że niestety w samochodach oraz niestety, słuchajcie, w biurach oraz w miejscach jak betonowe dżungle tych jonów ujemnych jest po prostu bardzo, bardzo mało. Zwykle są te jony dodatnie i te jony dodatnie powodują, że my wdychając je jakby mamy mało energii. A pojedźcie sobie nad wodospad, zróbcie morsowanie w wodospadzie, słuchajcie, jesteście, regeneracja po prostu jest w sekundę. Tak samo idźcie w naturę, regeneracja jest bardzo szybka, więc wdychajcie jony ujemne, otaczajcie się naturą, oddawajcie tak naprawdę do ziemi, czy jak się uziemiacie, to oddajecie te wszystkie jony dodatnie, te, które Wam są zbędne i czerpiecie tak naprawdę ujemniaki. O to chodzi, żeby w tej naturze być, więc im więcej w naturę codziennie, koniecznie. I tyle, słuchajcie, kończymy tego live'a, zadawajcie pytania. Znowu miałem kończyć już 5 minut temu i przedłużyłem temat. Dawajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim, o tych jakby porannych śniadaniach, rytuałach. I Wam będę odpowiadał już, bo widzę, że nie możecie komentować, ci co dołączyli teraz. Hejko!